32-1-3. Akcja! Na przykład, ta pozycja. It doesn't work anymore, but... Krzysiek Tyniec, mówiący te słowa, grający w filmie Konrada Szołajskiego pod tytułem Kop głębiej Wiktora. Jestem mężem Darii, ojcem Oli, synem Hanki i Romana. Akcja! Cisza! Nazywam się Konrad Szołajski, jestem reżyserem filmowym. Ten zawód polega na opowiadaniu historii. To może tutaj. Czy można tak grzebać ludzi? Można, nikt się nie dowie. Dobra. Historia składa się właściwie z dwóch elementów. Z tego, co chcemy opowiedzieć w ciągu zdarzeń. Ale przede wszystkim z ludzi, z postaci. Będzie narosł. Ale po co tak daleko idziesz? No dobra. Ja bym powiedział, że głównie jest to film o przełamywaniu stereotypów. Polsko-niemieckich, polsko-polskich, niemiecko-niemieckich i w ogóle obyczajowych. O przełamywaniu stereotypów obyczajowych ogólnie. Film jest... Więc... Film jest o ludziach, ale film jest też o pokonywaniu niemożliwego. Między innymi tej choroby. Między innymi o pokonywaniu pewnych trudności. Tego, co się nie da zrobić, a można zrobić. Jest też o porozumieniu, a tak naprawdę jest komedią. Będzie ujęcie. Uwaga! Nie ma, ja. W zasadzie dla was to jest to samo. Nie. Zim boli. Czym chata bogata chlebem i solą? To jest mój mąż Nowak. Wiktor Nowak. No, Nowak. Hugo Schmidt. Katalizatorem całej sprawy jest dwóch Niemców, którzy pojawiają się z pewną szczególną ofertą. I właśnie ta oferta powoduje, że możemy zobaczyć, jak ci ludzie się zmieniają na naszych oczach. A ma pan rację, że oficjalnie to by strasznie długo trwało. U nas biurokracja, że szok. A z drogi nie widać, więc możemy sami. Trzeba zdjąć kondze teraz. Stawiają kadry. Poproszę, niech ktoś stanie tutaj. Wychodzi dziewczyna. Tutaj jest nic, nic, nic. Nic, nic. Bach, ciach, szwęk w tą stronę. Tu jest sytuacja taka, że tak inscenizujemy pod tą kamerę, żeby było przez chłopaka na dziewczynę. To jest scena, kiedy mój bohater, Bartek, przyjeżdża do swojej niedoszłej dziewczyny, Oli, prosi ją, żeby byli razem, przynosi jej kwiatki. No i te kwiatki okazują się sztuczne, a Ola nie lubi sztucznych kwiatków. Mogę dawać komentę? Ostrożnie kierownicy. Dobra, i przekazuj tak na drogę. Troszeczkę. Dobra. Kamery. Obie są w zapisie. Zapisują kamery. Akcja! No tak, ale tego tłumu nie będzie, tych czarnych ścieżek. Żeby nie zasłaniał Menela, bo to brzydko wygląda. Tak, o to ci będzie. Dagmara wchodzi. Mara. Boże, jeszcze ty! No, przyniosłem ci kwiatki. Kwiatki. Różyczki, tak jak lubisz. Nie lubię różyczek. A zwłaszcza sztucznych. No, ale... Oleczko! No i dobrze. Stop! Dobra. Były jakieś hałasy z podwórka, ale przeżyję. Dziękuję. Fajnie było. Fajnie było. Naprawdę fajnie było. Fajnie było, no. Słyszałem, a teraz na bliskie się zrobimy, to na pewno będzie jeszcze fajniej, nie? Scena, tak. Scena... No. Musisz troszeczkę jeszcze bardziej przerysować. Aha, aha.
tak ale wiesz, żeby ta widać. Scena jest moja, prawda? Ona jest absolutnie twoja, no. Nie? No to dla ciebie napisana w końcu. Tak myślałem. Nie chciałem, żeby te postaci były zbyt jednowymiarowe. Chciałem, żeby miały w sobie pewną niejednoznaczność i kilka warstw. I ci aktorzy, szczególnie ci starsi, bardzo im pomogli w budowaniu zarazem i pewnej śmieszności, od której nie uciekaliśmy, ale także tanu serio. Żyję. Muci. Żyję. Patrz. Miałem snu. Śniło mi się. Mamusia dała mi swoje mleko. To jest starszy człowiek. Bardzo zasadniczy w wielu kwestiach zawodowych na przykład. Jest zegarmistrzem z zawodu, a więc precyzyjny. To taki jest właśnie Hugo Schmidt. Do Niemiec? Do burdelu z tym Rudym Alfonsem? Co? Główną sprawą, którą udało nam się stosunkowo dobrze przeprowadzić, a może nawet bardzo dobrze, jest to, że film został obsadzony właśnie takimi aktorami, takimi, że tak powiem, osobowościami, których zderzenie wytwarza tę taką mieszankę komiczno-tragiczną. Matko Boska. Ratuj. Nasza historia miała ambicje, ja przynajmniej chciałem, żeby takie miała, żeby być zarazem historią indywidualną i wpisaną w ten polski los. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech będzie z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Znaczenie i wymowa tego filmu przez postaci, które w nim występują, jest właśnie taką mieszanką tego tradycyjnego polskiego, no jak się Polak w takiej sytuacji znajdzie, jak on stanie wobec tego trudnego problemu, jak on sobie z tym da radę, z obserwacją pewnych indywidualnych cech i po prostu takim pochyleniem się nad żywym i prawdziwym człowiekiem. No w każdym razie ja zaraz wsiadam na rower, zdejmuję kurtkę, jestem w samym sweterku i będę jechała i udawała, że jest mi bardzo ciepło. Czy Ola już przyjechała? Ola, prosimy na pierwszą pozycję. Już proszę. Specjalista od statystów Sławek Karubiński, który wybiera, jest w ogóle absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o wybieranie ludzi o charakterystycznych twarzach. No i ja nie wiem, skąd on ich bierze. Wiktor, jak państwo widzą, nosi bardzo ładną czapkę. Tak jestem ubrany, naprawdę. To jest człowiek kochający swoją rodzinę troszeczkę po pewnym wylewie. Przydarzyło się. O, ojciec, pomóż. Ja za potrzebą. Siedź tu. Wiesz co, ty jesteś ciągle taki przystojny chłop. Wspominam pana Romana Kłosowskiego, który był karny. Karny to wielki aktor. To wielki aktor. I to jest tak, to jest ta tradycja, to jest ten rodzaj dyscypliny Kindersztuby i rzemiosła. Tak? Że obecny na planie, że przygotowany, że w pełni wchodzący w rolę. To miłe spotykać się na planie z mistrzami, miłe spotykać się z tymi, których kiedyś się oglądało w telewizji, a teraz człowiek został, że tak powiem, zaszczycony współpracą z tymi ludźmi. To miłe, to taka nagroda troszeczkę od życia. Kresza już jest w tym kostiumie. Taki to przeszedł. Tak naprawdę to dumne tam był, jakiś tam 16. Nie paliłem 50 lat. Paliłem 50 lat. No dobra. Martin jest takim charakterem, który nie stroni od zażywania narkotyków. Troszkę. Znaczy po prostu pali marihuanę. Uwaga, będzie ujęcie. Mam prośbę do was wszystkich o kompletną ciszę, dobrze? Akcja. O! Stop. It's here. What? Where?
Turn around. And then, as when he realizes it, and then you can start, you know, we can start pulling back, and then he's got all this stuff around him. He could turn around and start grabbing the ones in the back, and we're pulling up. You know, he could just be going crazy. Martin, wait! Dla mnie to było kluczem do wyjścia. Dlaczego on taki jest, dlaczego pali marihuanę i jak się zachowuje po tym, jak jest pod wpływem tego narkotyku. I nie chciałem tak sztampowo bardzo do tego podchodzić, bo wszyscy wiemy, że marihuana to się zaczynamy śmiać i jest tak wesoło. I jak gdyby od tego wyszedłem do zupełnie innych rzeczy. Explain that I want to give them something. Are you insane? Please. No i wreszcie jest młoda dziewczyna, która chce znaleźć się w tym nowym świecie. Dagmara Bąk. Grająca Olę. W niej rodzina pokłada wszystkie swoje nadzieje. Dla niej się te wszystkie rzeczy robi, które się dzieją. I ona staje się też, że tak powiem, obiektem zalotów Niemca, co wywołuje rozmaite perypetie i w zasadzie stanowi jedną z głównych sprężyn akcji tego filmu. Olka, córka będzie. Nasza Ola będzie lekarzem. Będzie najlepszym. To no. Nie będzie! Ola jest taką, wydaje mi się, radosną i fajną dziewczyną ze wsi, która ma ogromne marzenia i ogromne aspiracje, bo chce zostać chirurgiem. I niestety, ale nie może sobie na to pozwolić, bo to bardzo dużo kosztuje, bo musiałaby wyjechać z domu, bo musiałaby się tam utrzymać. No i pojawia się okazja, że jednak można byłoby na te studia wyjechać, więc Ola robi wszystko, co w jej mocy, byleby się dostać na te studia. Chcesz nam pomagać? Everything's ready? Yes. Z językiem była dosyć trudna sprawa, ponieważ ja myślałem, że zdając maturę z niemieckiego jakiś czas temu już, umiem mówić po niemiecku. Dann fahr ich per ja mam oryginał ja, a nie mogę po PA zrobić pauzy? Myślałem na początku, że uda mi się nauczyć, mówiąc kwestię, że uda mi się nauczyć właśnie tej melodii języka niemieckiego, że nie do końca muszę rozumieć, co mówię. Ist das Ihr Haus? Also pack hier nicht mehr an, Opa. An. A co powiedziałem? Also pack hier nicht mehr an? Trzeba jednocześnie mówić po niemiecku, wiedzieć, co się mówi po niemiecku, wiedzieć, co się mówi po polsku i wiedzieć po polsku, co się chce przekazać tym, co się mówi po niemiecku. Wenn die sehen, dass du hier was machst, dann schmeißen die uns raus. Komm lieber ins Auto und nimmt vielleicht deine Pillen. Uwaga, cisza, będzie ujęcie, blokujemy ruch. Akcja. Die kümmern sich nicht besonders um unser Haus. Jetzt ist das ihr Haus. Also pack hier nichts mehr an, Opa. Wenn die sehen, dass du hier was machst, dann schmeißen die uns raus. Nur ein bisschen. Verdammt. Dobra. Das ist die Höhe. Stresuje się dobrze, proszę, moim brakiem niemieckiego akcentu, którego nabieram od dwóch dni. Często jak się realizuje scenę, to się robi drobne modyfikacje dialogu. W związku z czym aktorzy mieli pewien problem, ale udało się z tego wybrnąć. Jest prosta technika. Korzysta się z takiego prostego telepromptera, no, który w naszym przypadku był po prostu dużą kartką, na której wypisane były kluczowe słowa czy kawałki dialogu. No i myślę, że na ekranie tego nie widać, a to aktorom pomogło. Dann können Sie das Dach. Opa. Geld ist nicht alles. Nazywam się Radek Ochnia. Zajmuję się dźwiękiem w filmie Kop głębiej. Mam tę przyjemność, że zajmuję się dźwiękiem od początku do końca, czyli od pracy na planie, po udźwiękowienie i po późniejsze premiksy, a także końcowe zgranie. Są to samoloty, które przelatują średnio co 6 minut. Nie. Yeah. Czasami na planie są sytuacje, w których nie da się dobrze i perfekcyjnie nagrać dźwięku. Mogą być jakieś hałasy, mogą być przeszkody, mogą być jakieś rekwizyty, które nie brzmią tak, jakbyśmy chcieli. Musieliśmy często powtarzać duble bądź przerywać. Także to był dosyć duży kłopot. Były kury, psy, wszystko co możliwe. A ponieważ zależało mi na bardzo jakby czytelnych i wyraźnych dialogach, dlatego zdarzało się, że musieliśmy tam walczyć o tą ciszę. To właśnie na przykład sytuacja.
Dźwięk stanowi co najmniej 50% przeżycia filmowego. Według mnie jest to bardzo, bardzo istotna rola. Fajna rzecz, na którą bardzo liczę przy tym filmie, jest możliwość dużej i ciekawej kreacji dźwiękowej, która będzie uwypuklała pewne sytuacje. Ponieważ założenie jest to film dosyć śmieszny, to dźwięk ma bardzo fajną i sporą rolę do spełnienia. Są pewne sytuacje, są pewne rekwizyty, które staram się tak zaprojektować, tak udźwiękowić, żeby same w sobie również były w pewnym sensie zabawne. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Ten dźwięk się buduje w bardzo dużym stopniu, że nie jest tak, że ten dźwięk po prostu nagrywa się na planie razem z obrazem. To jest takie pierwsze wrażenie, jakie może odnieść widz. Tymczasem prawda jest taka, że właściwie wszystkie te warstwy, wszystkie te składniki robi się osobno. Jest to bardzo żmudna, bardzo czasochłonna, ale też bardzo twórcza i kreacyjna praca. Babo, no bo to pech, słuchajcie, nam nie wejdzie, chłopaki. Nie możemy. Czasami też możemy chcieć dołożyć rzeczy, których w ogóle nie było na planie. Na przykład chcemy zamienić słowo, dołożyć jakąś kwestię z offu. To wszystko można później w studiu zrobić. Wszystko można później odtworzyć, jeżeli chodzi o dźwięk właściwie. Ale ta emocja, która jest na planie, ten jakby wyraz aktorski, który tam się dzieje, zawsze jednak jest fajniejszy niż później nagrywany w studiu. No to jest to film o polskich kompleksach, jest to film o polskich słabościach, jest to film o tym, jacy jesteśmy, kiedy zedrzeć z nas te wszystkie zasłony i te takie piękne udrapowania i kostiumy, które przebieramy. Wir Flor. Hugo Schmidt. To bardzo złożona postać, bo pokazuje film tylko w jakimś uryweczku, a może tylko we wspomnieniu młodego chłopca, który z terenów Mazur, dawnych Mazur, czyli Prus Wschodnich, został wygnany. To jest film o odgrzebaniu wspomnienia, odkopaniu. To jest film o tym, jak stary człowiek wraca do swoich wspomnień. The heart. To jest powrót do przeszłości. Jest kaput. Myślę, że Kop Głębiej jest filmem trochę innym niż te, które zwykle oglądamy. Maryjo, Królowo Polski! Królowo Polski! Pamiętam. Spójrz na żonę i potem spójrz na Madonnę i potem powiedz tekst. Mamy danie, które składa się z dwóch substancji, tej śmiesznej i smutnej zarazem. I myślę, że to jest coś, co do wielu widzów powinno trafić, bo takie jest nasze życie i to zarazem jest rozrywka i refleksja. I to opowiada o nas, a może warto, żebyśmy czasem popatrzyli właśnie w takie krzywe zwierciadło i zobaczyli, jacy jesteśmy. Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. Uśmiechnę się do państwa i powiem do widzenia. To jest ten uśmiech, a ponieważ jestem człowiekiem słowny, więc mówię do widzenia. Za dużo kleju dałem.